Dzień dobry, Marek Zawadka, Muzeum Historyczne w Lubinie. Dzisiaj rozmowa z autorem książki Kolej na Dolnym Śląsku, wydanym przez Muzeum Historyczne. Moim Państwa gościem jest Bartek Kruk, doktor Instytutu Pamięci Narodowej. Cześć. Dzień dobry. Proszę Państwa, ta książka ukazała się 2 lata temu, ale sytuacja pandemiczna spowodowała, że mieliśmy właściwie czasu nie porozmawiać i Państwu przedstawić. Natomiast no dzisiaj się spotkaliśmy, bo mamy przy tym okazję ten materiał, poza tym, że to jest gość dnia i prezentacja książki, to też jest materiał do rozmowy o pionierach lubińskich, o kolei w 1945 roku. Ja mam jeszcze już na samym początku takie pytanie. Jak to się stało, że PKP od razu w maju mogło działać i przywozić tysiące ludzi na ziemię zachodnie, a przecież między 1939 a 1945 rokiem, co się wtedy działo z kolejarzami? Oni pracowali na rzecz Niemiec, na rzecz okupanta, czy po prostu siedzieli w domach? Część pracowała, część walczyła i gdzieś była albo gdzieś była w niewoli, albo zginęła. Część zginęła w Katyniu, też jest taka publikacja nawet dotycząca kolejarzy, którzy zostali zgładzeni w Katyniu i w innych obozach w tej okolicy. To część kolejarzy po prostu została zwerbowana dalej do pracy i kontynuowała pracę w ramach niemieckich kolei Rzeszy, biorąc też udział w ruchu oporu. A część być może gdzieś się ukrywała. Czy nie jest to też taka teoria, że jednak zawód kolejarza w II Rzeczpospolitej cieszył się zaufaniem publicznym, byśmy tak nazwali. I to nie jest tak, że jednak te pokolenie kolejarskie wychowało dzieci i rodziny, które mogły przyjść i szybko uzupełnić te braki? Czy to też było jednak tak, że kolej jako zmilitaryzowana w jakiejś formie korzystała z żołnierzy? To znaczy kolejarze, tak, to bycie kolejarzem było tradycją rodzinną, przekazywaną sobie z pokolenia na pokolenie. Także tutaj jakby automatycznie pojawiały się kadry. Oczywiście też przychodzili ludzie z zewnątrz, byli zatrudniani na kolei, musieli oczywiście spełnić pewne warunki. No wiadomo, że wojna to wszystko poprzewracała, więc tak jak wspomniałem, kolejarze byli w różnych miejscach, ale na hasło, że wojna się kończy, że można wrócić na kolej i kontynuować no, często właśnie przerwaną pracę, zgłaszali się i w zależności, gdzie to się odbywało, albo podejmowali pracę na miejscu, na terenach już wyzwolonych, powiedzmy, przez Armię Czerwoną, albo po prostu bezpośrednio kierowali się na ziemię zachodnie, które w perspektywie miały być przyłączone do Polski. Dobrze, słuchaj, mamy 1945 rok. Skąd polskie koleje państwowe mają sprzęt? Czy to jest sprzęt sowiecki, czy to jest sprzęt przejęty od Niemiec, czy to jest sprzęt też polski, który tutaj jeździł i na całe szczęście nie został zniszczony? Skąd kolej miała sprzęt w 1945 roku po tych działaniach wojennych? To znaczy tutaj na Dolnym Śląsku to po prostu mieli to, co zastali, co nie zostało wywiezione. Często to było w stanie takim wskazującym na duże zużycie, na duże uszkodzenie. Część oczywiście przyjechała już z centralnej Polski razem z ekipami kolejarzy, razem z wojskiem. No, różny sprzęt tutaj się znalazł, też ze względu na to, że Dolny Śląsk był takim ostatnim bastionem, można powiedzieć, III Rzeszy, gdzie do 1944-1945 roku właściwie nic się nie działo, jeżeli chodzi o działania wojenne, więc tego taboru kolejowego tutaj było sporo. To, co nie udało się wywieźć, czym się nie udało wyjechać, po prostu tutaj zostało. I ci, którzy przyszli tutaj w 1945 roku, czyli polscy kolejarze, jedni z pierwszych, można powiedzieć, osadników na tych ziemiach, przejmowali ten sprzęt, starali się go dostosować do warunków umożliwiających poruszanie się. I w ten sposób po prostu zaczął się ten ruch odbywać. Wiadomo, że z czasem ruszyły fabryki, pojawiły się pierwsze wagony towarowe, pierwsze wagony osobowe.
Część taboru też z rewindykacji wojennych trafiła tutaj i generalnie z takich różnych układów o wymianie, o kompletowaniu taboru, które na poziomie centralnym zostały zawierane. Czy coś, czy z perspektywy dzisiejszego patrzenia na kolej mamy silny ośrodek w Węglińcu, silny ośrodek w Legnicy, we Wrocławiu. Tych ośrodków w 1945 roku było o wiele więcej, tak? Takich węzłów kolejowych, Głogów, Jaworzyna. No w tej chwili kolej przechodzi renesans, więc wracamy powiedzmy do takiej sytuacji, jeżeli chodzi o gęstość sieci kolejowej do roku 1945. Wiadomo, że wówczas były dosyć duże zniszczenia, natomiast chodzi o całą, o zakres terytorialny kolei. To w tej chwili jest powrót, odradzanie się linii kolejowych wielu i w tym momencie jest sytuacja już podobna. Gęstość zdecydowanie wzrosła po kryzysie początku XXI wieku, gdzie masowo zamykano linie kolejowe. Odradzają się stacje, odradzają się węzły kolejowe, odradzają się zamknięte dotychczas linie i nowe kierunki. A powiedz mi, w 1945 roku, jak tutaj przyszli kolejarze polscy, spotkali kolejarzy, może nie kolejarzy, żołnierzy rosyjskich, radzieckich, którzy przystąpili do montażu właściwie wszystkiego, co napotkali na swojej drodze. Tu jest to w książce. Pamiętam, że też na którejś konferencji mówiłeś dużo o demontażach. Mógłbyś, tak powiem, wiem, że to z głowy. Ale dużo tego było? Dużo zamontowanych linii, dużo zdemontowanych ośrodków? Ponieważ sieć kolejowa Dolnego Śląska była jedną z najbardziej gęstych po przejęciu przez tutaj tych ziem przez Polskę, więc i też było co brać. Także pojawiali się, kolejarze byli jednymi z pierwszych osadników, jak wspomniałem, natomiast zdecydowanie wcześniej byli tutaj żołnierze, którzy podbijali te tereny, można powiedzieć, w drodze na zachód zajmowali. Część szła dalej, ale za nimi szły tyły frontowe, które no, patrzyły, co można tutaj zabrać, co można przejąć, co można wywieźć. A ponieważ, tak jak wspomniałem, było tutaj gęsto od kolei, że tak powiem, no to było też co brać. No, zainteresowali się tak zwane trofienne bataliony, bo to są te tyły Armii Czerwonej. Zainteresowały się szczególnie obszarami, które nie zostały zniszczone, czyli południowe części Dolnego Śląska. Tam funkcjonowała Śląska Kolej Górska, taka 200-kilometrowa arteria łącząca Zgorzelec z Wałbrzychem z Kłodzkiem. Linia została z racji charakteru podgórskiego w latach 20. zelektryfikowana. I właściwie w 1945 roku została uruchomiona przez kolejarzy niemieckich, którzy tutaj zostali do czasu wysiedlenia i uruchomiona. Także są relacje świadków, którzy mówią, że będąc w tamtym rejonie w ramach przesiedlenia korzystali z usług kolei, która była elektryczna. Ale w połowie 1945 roku nastąpiło załamanie tego funkcjonowania, po prostu linie, które zostały zachowane, które już przez kolejarzy niemieckich, kolejarzy polskich wespół zostały uruchomione, padły ofiarą grabieży i tak jak powiedziałem, elektryczna trakcja to było coś, co się Sowietom szczególnie podobało, więc dokonali zaboru mienia infrastruktury elektrycznej, zlikwidowali podstacje trakcyjne, zlikwidowali sieć kolejową, powycinali słupy trakcyjne na wielu odcinkach tej 200-kilometrowej arterii, która razem z odbojami w stronę małych miejscowości stanowiła taką arterię główną komunikacyjną. No i to wszystko zostało zabrane, wywiezione do Związku Radzieckiego, a kolejarzom został powrót do trakcji parowej. No wiele jest świadectw na ten temat, że było to, odbywało się to często w sposób gwałtowny, też był duży opór ze strony kolejarzy, pisano, skarżono się, a też nawet dochodziło do jakichś rękoczynów na tym tle. Ale wiadomo, przeważająca siła wroga powodowała, że to wszystko po prostu zostało zabrane, a jak już zostało zabrane, to w,
w perspektywie kolejnych lat kolejarze musieli po prostu dokończyć tego dzieła i wszystko, co zostało i co związane było z trakcją elektryczną, której nie było, po prostu też zdemontowali, wysłano to na północ do odradzającej się kolei trójmiejskiej. Wiesz co, ja czytając protokoły Krajowej Rady Narodowej, a szukałem materiałów o Odrze, ale jak zwykle spotkałem coś innego, czyli spotkałem kolej. Tam były duże raporty dotyczące życia kolejarzy w 1945 roku i w 1946, gdzie są opisy, że oni byli niedożywieni, źle wyekwipowani, że aprowizacja była słaba albo na punkcie, albo zerowa, gdzie właściwie jedynym atutem było to, że mieli gdzie mieszkać, bo jednak te domy przystacyjne mogły zagospodarować pewną ilość kolejarzy. Czy to było wycinkowo w niektórych elementach, obszarach Polski, czy to dotyczyło też ziem zachodnich i tego terenu? Jak według twoich badań to wyglądało? No, życie kolejarzy nie było łatwe. Przywiązani do służby w jakimś takim etosie II Rzeczpospolitej, tej kolei, ruszyli tutaj do uruchamiania kolei na ziemiach zachodnich, na Dolnym Śląsku. Służba na kolei nie jest łatwa i nigdy nie była. Wiąże się z tym, że jednak się porusza człowiek nie tylko wewnątrz, ale przede wszystkim na zewnątrz. Obsługuje się pociągi, różnego typu maszyny, więc zawsze jest jakieś zagrożenie wypadku większe. Służba trwa 12 godzin, więc jest w takim, można powiedzieć, ustawicznym cyklu, więc są przerwy, ale pracuje się świątek, piątek i niedzielę i o każdej porze właściwie dnia i nocy, więc to już sam ten cykl służby jest męczący, no a po służbie powinno być godny wypoczynek, no i z tym w pierwszych latach powojennych łatwo nie było. Często mieszkano gdzieś kątem, było się dokwaterowanym do grupy ludzi, kolejarze mieli też rodziny, więc wiadomo, że na prowincji było zdecydowanie łatwiej, bo tych stacji było. Te stacje były w jakimś takim lepszym stanie, tutaj powiedzmy we Wrocławiu, no to była koncentracja, mieli swoje jakieś miejsca, ale dbano o kolejarzy w miarę możliwości. Była służba aprowizacji, która dokarmiała kolejarzy, mieli swoje punkty żywieniowe, mieli kartki na żywność, które pozwalały im jakoś przeżyć, bo przecież gdy pracowali w ciągu dnia, nie mieli czasu na jakieś zakupy, ani na uzupełnienie prowiantów w domu. Dlatego ta służba w miarę możliwości dbała o to, żeby mogli się zaopatrzyć i później no, powrócić ponownie do pracy nakarmieni i wypoczęci. Wiadomo, że to jest sprawa różnoraka, inaczej na prowincji, inaczej w mieście. Często kolejarze mieli przydomowe ogródki warzywne, które były też jakimś taką alternatywą dla braków aprowizacyjnych, które się w czasie powojennym ustawicznie pojawiały. Taki obraz kolei to mamy chyba w pułkowniku Kwiatkowskim, gdzie tenże rzeczony pułkownik przyjeżdża na jakąś stację i tam okazuje się, że repatrianci czekają kilka dni na dalszy transport. To hierarchia była jaka? Repatrianci, transporty wojskowe, transporty grabieżcze. To duży był problem z tym wysiłkiem i ograniczeniem transportu i priorytetami w 1945, 1946, bazując na obrazkach filmowych. No tak, kolej jako jedyny masowy środek transportu została zaprzęgnięta do wszelkich czynności. Od prowadzenia wojny, co widać w schyłkowej fazie, tutaj szczególnie tutaj w mojej publikacji, do okresu bezpośrednio powojennego, który dzielił się tak na odbudowę, więc ta kolej była potrzebna, żeby odbudować, na funkcjonowanie, żeby zapewnić ludziom, którzy się tutaj pojawiali, komunikację, na zasiedlenie terenów, które zostały tutaj przyłączone do Polski, więc ogrom zadań przed koleją stał. No i też obsługę przemysłu, transportu, handlu, który tutaj zaczął się po wojnie odradzać. Także zakres zadań był bardzo duży, zakres taboru był ciągle w deficycie, ludzi też było mało, więc no i doszły jeszcze masowe migracje. Kolej jako, tak jak wspomniałem, masowy środek transportu i mogła jedyna
obsłużyć proces zasiedlania tych ziem tutaj przez ludność ze wschodnich obszarów Polski. No i jeszcze, żeby było ciekawiej, doszedł problem wysiedlenia ludności niemieckiej, która, bo nie każda, nie wszyscy ludzie uciekli stąd przed najazdem sowieckim. Duża część ludzi została, no kolejarze też w jakimś części zostali. I te tutaj postanowienia międzynarodowe wymusiły przesiedlenia tych ludzi za linię Odry, za granicę. No i też ten ciężar przesiedlenia tych osób spoczął na kolei. Jednocześnie dopływali do Polski repatrianci z innych krajów, reemigranci z Francji, z Jugosławii, z Niemiec, ludzie wracali z robót przymusowych, także we wszystkich tych czynnościach uczestniczyła kolej. Doszła jeszcze akcja Wisła, czyli przesiedlenia już wewnątrz Polski. Także do wszystkiego została zaangażowana kolej. Dolny Śląsk był takim miejscem, gdzie wszystkie te procesy się zbiegały, więc udział dolnośląskich kolejarzy jest ogromny i bezsprzeczny. Umówmy się, że transporty te nie były dokonywane za pomocą właściwie wagonów osobowych, tak? Tylko w większości te wszystkie procesy przewożenia migrantów, przewożenia ludzi przesiedlanych, wysiedlanych odbywało się w większości w tych wagonach, które były, czyli w wagonach bydlęcych. W wagonach bydlęcych, w wagonach towarowych, w węglarkach też, czyli w wagonach odkrytych. Początkowo chcąc realizować postanowienia o przesiedleniu ludności, wykorzystywano każdy możliwy transport. Stąd pociągi z przesiedleńcami były zestawiane właściwie z wszystkiego, co się dało doczepić. To chyba widać w filmie Prawo i Pięść, jak oni jadą na takim odkrytym, długim wagonie. I to jest taka scena chyba początkowa. Czyli tak jak mówisz, że wszystkie wagony, wszystko co było, wszystkie ręce na pokład. Tak, tylko mówię, trzeba byłoby jeszcze wyszczególnić transporty przesiedleńców. To był zorganizowany proces, gdzie wagony były zorganizowane do tego celu na początku. Ludzie się schodzili w jakimś miejscu, pakowali swój dobytek do wagonów, no i te wagony jechały. Tam był podział na zwykłe transporty, na wahadła, czyli na takie pociągi, które dojeżdżały do punktu docelowego i wracały, a te zwykłe transporty po prostu jechały, puszczone, można powiedzieć, no, w pewnym sensie na pastwę losu, bo te podróże były zdecydowanie dłuższe niż podróże wahadłami. Odbywały się 3-4 tygodnie nawet, jeżeli, tak jak w tym właśnie wspomnianym filmie, jeden z takich transportów ugrzązł gdzieś na stacji, nie wiem, zepsuła się lokomotywa, obsługa nie chciała dalej jechać lub czekano, żeby przepuścić inne ważniejsze wojskowe transporty. Stąd ten koszmar tych podróżujących. To musiało być koszmarne, skoro nawet prasa z lat 45-46 mówi o kilku takich transportach, gdzie ludzie umierali, gdzie nie było pomocy medycznej, gdzie doszło do ofiar śmiertelnych. Oczywiście z troską, że premier Osówka Morawski interweniował, żeby następne takie transporty już nie miały miejsca. No, umówmy się, że to w każdym przypadku jednak było niekomfortowe i to jednak dramat. W sensie, że ludzie jadą ze swojego terenu rodzinnego na ziemię nieznane w transporcie. No, na całe szczęście dużo transportów odbywało się w przyzwoitej pogodzie, tak? No, ale już późniejsze zimowe to jednak duży wysiłek i kolejarzy, szczególnie tych, co w lokomotywach, ale tych, o których nie mówiliśmy, czyli tych wszystkich sterujących ruchem lub tych wszystkich, którzy naprawiali te lokomotywy, bo zaraz do tego dojdziemy. No tak, generalnie techniczną stroną, taką mającą stworzyć warunki do transportu, zajmował się Państwowy Urząd Repatriacyjny, tak zwany PUR. To oni byli odpowiedzialni za punkty docelowe, za punkty etapowe, gdzie te transporty miały trafiać. No wiadomo, że sytuacja po wojnie wyglądała tak, a nie inaczej, więc te transporty w różny sposób trafiały. Często błądzono, powiedzmy, albo ze względu na niemożność przejechania danym odcinkiem, bo coś się wydarzyło, kierowano innym, więc przyjeżdżały transporty inne niż zapowiadane. Było dużo zamieszania w tym wszystkim. Oczywiście
nie sprzyjała temu zdecydowanie warunki pogodowe, bo jeżeli przyszła zima, no to ci ludzie stłoczeni w tych wagonach no odczuwali to w sposób szczególny. Dlatego zaczęto montować tak zwane kozy, czyli takie piecyki, które miały zapewnić jakiś taki poziom, tak zwany komfort podróży, można powiedzieć, żeby ci ludzie nie odczuwali tak warunków na zewnątrz. Dobre też jest przedstawienie w filmie Sami Swoje, jak oni też jadą i tam jest też powiedziane, że pociąg toczył się i tam mijały dni, 7 dni ma tydzień, 4 tygodnie w tak. miesiącu i tak no, dalej. No tak, zwłaszcza, że jeszcze w ich przypadku to jeszcze przewozili krowy lub konie, jeżeli mieli, tak? Krowy, no kozy, tak. Owce. Opuszczano wszystkie miejsce zamieszkania z dobytkiem, w większości to była ludność wiejska, więc jechali też tutaj w nieznane. No, dochodziło też do wielu sytuacji, że transporty, które miały być kierowane do zasiedlenia terenów wiejskich, trafiały do miasta. I tacy ludzie lądowali nagle w strukturze kamienic miejskich i co tutaj zrobić z tym inwentarzem, więc dokonywano na przykład takich akcji, że wanna, która była na którymś piętrze kamienicy, została odkuta, przyniesiona na dół, żeby można było ten elementarz w jakiś sposób napoić i zaopatrzyć. No i czekać na jakąś poprawę i ewentualne skierowanie na właściwy kierunek, kierunek wiejski. Dobrze, Dolny Śląsk to obszar, który ucierpiał dużo przy obronie Niemców tutaj, no, ówczesnych ich terytoriów, gdzie mamy Odrę, mamy Bóbr, Kwisę, sporo rzek. Wiadomo, że pierwszą taką obronną sprawą na rzekach jest wysadzanie w powietrze mostów. Najczęściej to dotyczyło kolejowych, czyli właściwie większość mostów kolejowych była zniszczona albo w stanie fatalnym. Ich odbudową, i tutaj też musimy powiedzieć, że to nie z altruizmu, też zajmowały się wojska radzieckie, bo wojska Armii Czerwonej, bo im potrzebne to było do transportu rzeczy na front, czy żeby znów z Niemiec, ani z ziem zachodnich zabrać majątek. Natomiast mamy tutaj dużo lokomotywowni i mamy też pafawak. Skąd brano ludzi skąd się ludzie znajdowali do pracy przy obsłudze sprzętu? No umówmy się, no jednak lokomotywa, no trochę specjalistyczny to sprzęt. No jest specjalistyczny, nie da się ukryć. Nie każdy lokomotywą pojedzie, nie każdy ją uruchomi, nie każdy ją później przygotuje do kolejnego etapu jazdy, czyli obrządzi, można powiedzieć. Więc no tak, jak to było? No, zanim kolejarze tutaj trafiali, tak jak wspomniałem wcześniej, natomiast każda armia właściwie po I wojnie światowej posiadała swoje wojska kolejowe. To są ludzie, którzy o kolei mają pojęcie, którzy potrafią tą koleją zarządzać w jakiś sposób w warunkach wojennych, a są zarazem żołnierzami. Wojska kolejowe sowieckie, żeby tutaj dotrzeć na Dolny Śląsk, na zachód w ogóle Polski, korzystali ze swojego transportu, własnego transportu, który, jak wiadomo, no trochę się różni, jeżeli chodzi o rozstaw torów kolejowych. No niewiele się różni, no ale na tyle dużo, że już powiedzmy normalno, nazywamy to normalno torowe, tabor po nim nie pojedzie. To taka tradycja, która pojawiła się jeszcze w carskiej Rosji. No wokół tego można dużo snuć przypuszczeń, dlaczego taka szerokość, a nie inna. Z tego, co kiedyś ustaliłem, no to po prostu wzory amerykańskie tutaj zadziałały. Wielu inżynierów rosyjskiego pochodzenia pracowało w Ameryce i później, gdy tutaj się pojawili na prośbę cara, na zaproszenie, no budowali w tej szerokości. I ta szerokość Rosjanom, później Sowietom, no i umożliwiała i utrudniała to w zależności. Ale przez teren Polski oni przeprowadzili kilka linii kolejowych. Tak, i chcąc właśnie płynnie dotrzeć do Berlina, no musieli z braku taboru normalnotorowego, musieli korzystać ze swojego, a ponieważ tory w 99% były w Polsce, która w drugiej RP przyjęła pozaborowo rozstaw torów normalny, no musieli po prostu wszystkie tory przebudowywać. Podobnie Niemcy, którzy w 1941 roku uderzyli na Związek Radziecki, musieli sobie te tory zwężać, żeby jak najdalej w głąb Związku Radzieckiego dotrzeć.
żeby zapewnić swoim wojskom aprowizację, amunicję i tak dalej. Więc ten proces przekuwania linii kolejowych no, był znany od I wojny światowej. I tak jak się teatr działań danej strony zmieniał, tak te tory też przez te wojsko kolejowe specjalnie do tego stworzone. Znaczy może nie bezpośrednio do tego, ale do różnych czynności związanych z funkcjonowaniem kolei, to po prostu takie czynności robiono. I ten sam sposób wykorzystano w drodze Armii Czerwonej na Berlin. Główne równoleżnikowe linie kolejowe po prostu zostały poszerzone, czy to na jednym torze, czy na dwóch, jeżeli była dwutorowa linia. Po prostu poszerzono, robiono to w dosyć dużym tempie. Przyjmuje się, że nawet 25 km na dobę. Angażowano jeńców, angażowano ludność miejscową, żeby jak najszybciej te pociągi mogły na zachód pojechać. Także tutaj od strony Katowic... A kiedy wróciły one do normalnotorowych? Jak się zakończyły operacje wojenne, jak się zakończyły wywózki, no to wtedy i PKP już miało coś do powiedzenia, czyli to jest sierpień 1945 roku, powoli ten proces przekuwania torów na normalny rozstaw nastąpił, ale póki co funkcjonowały dwie szerokości i w zależności jaki był tabor, takim się jeździło. Często ludzie, przesiedleńcy ze wschodu jeździli wagonami szerokimi, później w jakimś punkcie nastąpiło przeładunek, przesiadka do wagonów normalnotorowych i kontynuowano podróż. To się wiązało z tym, że oczekiwano też na te nowe wagony. One nie były podstawione, nie zawsze były podstawione bezpośrednio, także sporo z tym było zamieszania. Więc tory tutaj miały istotny wpływ na funkcjonowanie. A powiedz mi jeszcze, obsługa lokomotywowni, czy to po prostu jest takie prozaiczne, że przyjeżdżał człowiek na te ziemie zachodnie i patrzy, że nie ma gdzie pracy, a coś tam umiał robić, no to przychodził do takiej lokomotywowni i go przyuczano do zawodu i pracował? Na samym początku dopiero później weszło szkolnictwo zawodowe, czy pomagali żołnierze? Bo przecież obsługa techniczna musiała być na miejscu, tak? No oczywiście, no wiadomo, że na początku zgłaszali się kolejarze, sprawdzano, kto się zgłosił, tu też rodzący się Urząd Bezpieczeństwa też sprawdzał, co to byli za ludzie, ponieważ kolej była transportem strategicznym, jedynym, takim masowym, więc podlegał też od razu, od pierwszych chwil, nie dość, że militaryzacji ustawowej, to jeszcze inwigilacji ze strony organów bezpieczeństwa, które chciały mieć pewność, że nikt nie popełni sabotażu sabotażu, a z drugiej strony nie będzie przewoził nieprawomyślnych treści, bo jednak kolejarze to naród mobilny, tak? Czyli mogą przewozić informacje ze Szczecina, mogą wiedzieć, co się dzieje w Poznaniu, a przy ówczesnych mediach społecznościowych jedynym najważniejszym była plotka. No tak, tak zwana szeptana propaganda. Także to jeżeli chodzi o zagospodarowanie tych wszystkich elementów tutaj pomocniczych, czyli wagonowni, lokomotywowni, no to na pewno był problem od początku, ale z czasem tych ludzi trochę napłynęło, zresztą dyrekcje kolejowe z innych części kraju organizowały delegacje specjalistów do uruchomienia tutaj kolei, też do procesu scalenia tych ziem pod względem kolejowym z ziemiami centralnej Polski, żeby stworzyć jeden organizm funkcjonujący sprawnie i mogący po prostu pomóc ludziom w przemieszczaniu się, w funkcjonowaniu transportu towarowego. Ale to kończąc, już powiedz jeszcze mi o PFW, bo to w końcu duża fabryka wagonów, tak? Wywieziona trochę przez Rosjan, bardzo szybko przystosowana do pracy przez Polaków. Przez pewien czas jeden z najważniejszych zakładów Wrocławia i Dolnego Śląska. No na pewno z długą przedwojenną tradycją, praktycznie od lat 50. XIX wieku, od Linkego i od Hoffmana, tradycja budowy wagonów, lokomotyw, no też innych rzeczy związanych z prowadzeniem wojny, czyli czołgów, elementów łodzi podwodnych, tam wiele różnych, może też i samolotów w jakimś zakresie. Także Wrocław, jeżeli chodzi o produkcję kolejową, no to od wielu lat był tutaj mocnym akcentem na Dolnym Śląsku. Praktycznie do 1945 roku zakłady funkcjonowały bez żadnego problemu. Po,
po wkroczeniu tutaj armii sowieckiej. Oczywiście nastąpiła w jakimś zakresie ewakuacja zakładu, ale to, co pozostało, zostało przejęte przez, no właśnie, przez kolejarzy, przez fachowców związanych z koleją. Często byli to ludzie z centralnej Polski związani z przedwojennymi fabrykami kolejowymi. Lewenstein, Raum, Lipop, także to są te zakłady, które przed wojną produkowały na rzecz II RP lokomotywy, wagony. I no, jakaś grupa specjalistów tutaj trafiła. Część jeńców wojennych, którzy pracowali tutaj wywiezieni na roboty, też pozostała do uruchomiania. Gdy uruchomiono w czerwcu, uruchomiono, można powiedzieć, w jakimś sensie ten zakład, pojawili się znowu Sowieci, którzy za pomocą kilku wystrzałów zdemontowali to, co jeszcze zostało, to dało się wywieźć i zostawili puste hale. Ale mówię, nie zabrali wszystkiego. Pierwszych 20 parę wagonów osobowych, które tutaj powstały, to stworzono z tego, co tutaj odnaleziono na terenach zakładów. Jeden z takich wagonów został nawet wystawiony jako wzorcowy na wystawę ziem zachodnich w 1948 roku. Jako pokaz tego, że to wszystko jednak tutaj funkcjonuje i funkcjonować będzie na pewno. To na tym byśmy skończyli rozmowę o kolei 45, o pionierskich czasach kolei. Ja Państwa pożegnam, żegnam Cię też, Bartek. Moim Państwa gościem był dr Bartosz Kruk, IPN Wrocław, a jednocześnie, jeżeli Państwa interesuje tematyka kolejowa, to zapraszamy na jeszcze jeden odcinek, który będzie emitowany i w telewizji regionalnej, i na kanale YouTube'owym Muzeum Historycznego, a będzie poświęcony linii kolejowej Rudna-Gwizdanów-Legnica, o linii kolejowej, przy której jest położony Lubin. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.